Zapadowe spotkania strażników z mieszkańcami to nie tylko takie comiesięczne spotkania, ale również cykl, który miał za zadanie mieszkańców się dowiedzieć, jakich zmian od Straży Miejskiej oczekują. Tak, od jakiegoś czasu toczy się dyskusja, w jakim kierunku powinniśmy przeprowadzić zmiany w Straży Miejskiej, żeby osiągnąć taki cel, że Straż wykonuje oczekiwania naszych mieszkańców. Pracowała komisja powołana przez przewodniczącego Rady Miejskiej w tym zakresie. Jednym z elementów tych zmian jest również organizacja corocznych spotkań z mieszkańcami w celu dowiedzenia się od nich, co oni by oczekiwali od Straży Miejskiej. Pierwszy raz organizujemy takie spotkania. Jest to na ten moment ciekawe doświadczenie. Powiem tak, że te wszystkie uwagi, które do tej pory mieszkańcy zgłosili, są spójne z rodzajem interwencji zgłaszanych przez mieszkańców do Straży Miejskiej. Aczkolwiek na kilku osiedlach, na kilku spotkaniach dowiedzieliśmy się również innych rzeczy, czego mieszkańcy by od nas oczekiwali. Właśnie, jakie to były rzeczy? Albo w których miejscach by od nas oczekiwali naszej, naszej bytności, naszej reakcji. No, jakby to tak na gorąco, tak na szybko podsumować, no, mieszkańcy również oczekują bardziej zdecydowanej straży. Oczywiście przyjaznej dla mieszkańców, którzy potrzebują tej pomocy, zgłaszają te interwencje, zgłaszają nieprawidłowości i również oczekują tego zdecydowania w stosunku do osób, które no, łamią to prawo. I rozpoczynając od kierowców, tutaj bardzo duża dyskusja w stosunku do łamania przepisów prawa, parkowania na chodnikach, parkowania na ścieżkach rowerowych, niezachowania należytych środków ostrożności przy szkołach, przedszkolach, tam wszędzie, gdzie to powinno być naturalne, to się okazuje, że to nie jest naturalne. Oczywiście pieski, niesprzątanie po pupilach, puszczanie psów luzem również miało swoje miejsce, ale sporo było dyskusji na temat czystości miasta, zakłócania ciszy i spokoju po wychodzeniu z lokali, szczególnie w weekendy, w porach nocnych. Cała gama taka problemów. Od 1 stycznia pewne zmiany. Co prawda mieszkańcy są już przyzwyczajeni do sygnalizowania pewnych drogowych tutaj zdarzeń, natomiast w tym zakresie troszeczkę się zmieni. Tak, od 1, no już od 16 listopada praktycznie żeśmy wyłączyli fotoradary. Powodem tego wcześniejszego wyłączenia było jak największy procent zakończenia spraw, które mamy w toku, żeby policjantów tutaj nie obarczać niepotrzebnie dużą ilością tych spraw. W związku z tym z końcem roku likwidujemy referat ruchu drogowego, zmniejszamy ilość oskarżycieli publicznych, którzy musieli obrabiać i robić to. Zwiększamy ilość rewirów w mieście, czyli będzie więcej dzielnic, mniejsze dzielnice będą, czyli łatwiej będzie nad tym zapanować. Zwiększony zostanie skład etatowy patrolu ekologicznego. Tu będzie nacisk właśnie na czystość. Wczoraj zresztą na sesji Rady Miejskiej również dyskusja związana z wywozem śmieci. Tutaj nasze działania mają być skorelowane, czy mamy się bardziej włączyć w egzekwowanie tego prawa, żeby powstawało chociażby jak najmniej dzikich wysypisk śmieci. Bardzo taką ciekawą koncepcją są właśnie ci dzielnicowicze. Oni jakoś odbędą z początkiem swojego takiego, powiedzmy, urzędowania, nie wiem, jakieś spotkania, może przejdą się po mieszkaniach, zapoznają z mieszkańcami, żeby się przedstawić, no bo tak robią na przykład dzielnicowi policyjni, prawda? Tak, no my pewnie nie będziemy mogli w ten sposób tego zrobić, bo naszych dzielnicowych aż tylu nie będzie, tak? Będą mieli na pewno większe rewiry niż dzielnicowy policji mają, ale mamy koncepcję, w jaki sposób. Dyżury może? No dyżury się okazuje, że się nie sprawdziły specjalnie, dlatego przechodzimy na spotkania z mieszkańcami, ale mamy jakąś koncepcję zaprezentowania tego dzielnicowego, tak? Na pewno będą jakieś ulotki informacyjne, te ulotki będą w gablotach, na pewno będą ze zdjęciem dzielnicowego, jego
danymi, gdzie można się z nim spotkać i w jaki sposób się skontaktować, czyli numery telefonów do niego, rejon, za jaki odpowiada. Także będziemy się starali w taki sposób tego dzielnicowego zaprezentować, aczkolwiek każdy, który będzie miał chęć, potrzebę spotkania się z dzielnicowym, będzie mógł się z nim umówić. Od nowego roku pewne zmiany. Skład Straży Miejskiej pozostaje. Słyszałem, że nawet może się zwiększyć, jeżeli chodzi o monitoring, obsługę osobową. Znaczy na ten moment skład etatowy zostanie taki sam, czyli 59 funkcjonariuszy, 11 osób, które pracuje przy obsłudze monitoringu wizyjnego, ale ma pan rację, że jest taki wniosek, że przy obsłudze monitoringu powinno pracować więcej osób. A gdzie planowane są ewentualnie w najbliższym czasie nowe takie punkty monitorujące? Znaczy my mamy... Na pewno wniosków zakładam, że pewnie jest dużo. Każdy chciałby być w cudzysłowie podglądany. Tak, no my mamy jedną plamę taką na terenie mapy monitoringu Grudziądza. Jest to rejon od ulicy 6 Marca do Solnej, poprzez Kościuszki nad Górną i te wszystkie poprzeczne Słowackiego, Forteczna, Pułaskiego, Wąska do Solnej. I to jest takie miejsce, jeżeli będą środki, w którym monitoring będzie rozbudowywany. Tak, ten rejon to zapewne będzie co robić. Rejon pewnie będzie co robić. Tam też wczoraj właśnie na spotkaniu w szkole podstawowej w Tarpnie no właśnie najwięcej dyskusji dotyczyło właśnie tego rejonu. Dużo takiej dyskusji, jeszcze jedno takie zagadnienie dosyć sporym takim echem się odbiło. Wytłumacz pan, co oznacza, że strażnicy mają być bardziej uprzejmi? Jak pan zapewne wie i śledzi tą sprawę, wszyscy dosyć szeroko w tym względzie się wypowiadają. Znaczy, strażnik ma być uprzejmy, jednoznacznie i jednocześnie zdecydowany. Uprzejmy, da się to pogodzić? Da się to pogodzić, aczkolwiek jest to, no musi być tutaj z naszej strony wykonana duża praca, bo my już żeśmy to hasło, powiedzmy, wypełnili treść. Co to znaczy uprzejmy? Uprzejmy dla tych, którzy potrzebują pomocy i przestrzegają prawa. Zdecydowany dla... Pomocny inaczej może. Pomocny, tak, pomocny, uprzejmy i konsekwentny w stosunku do tych, którzy tego prawa nie przestrzegają, łącznie z represją. Powiem taki przykład. Jeżeli idą strażnicy i jest przewrócony ten dzwon z butelkami plastikowymi. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go złapać za uszy i go postawić, tak? A nie czekać ileś godzin, aż przyjedzie firma. No jeżeli to będzie ze szkłem, to pewnie będzie trudno to podnieść ze względu chociażby na ciężar. Ale ja mówię może o... Nawet jakieś niebezpieczeństwo. Ale mówię o takim, może niebezpieczeństwo. Ale jaka jest trudność, jeżeli idzie pani wychowawczyni czy pani przedszkolanka z grupą dzieci, zbliża się do przejścia dla pieszych, wejść na środek ulicy, wyciągnąć lizak, zatrzymać na ten moment ruch, żeby te dzieciaki mogły przejść, a pani, żeby mogła się również czuć bezpiecznie. I z drugiej strony odwrotnie, co stoi na przeszkodzie, żeby w sposób bardziej rygorystyczny egzekwować właśnie łamanie przepisów ruchu drogowego, niesprzątanie po pieskach, rzucanie petów, palenie papierosów na przystankach tramwajowych. Nie po to radni uchwalają prawo miejscowe, żeby później były, no, żeby było ono tak można w sumie powiedzieć albo słabo egzekwowane. W sumie można powiedzieć nie tyle uprzejmi, co bardziej interaktywni, tacy bardziej wychodzący z inicjatywy. No tak. Z uprzejmości jeszcze nic nie wynika, natomiast faktycznie może to się przydać w wielu sytuacjach takich życiowych, jeżeli faktycznie zobaczymy dużą, większą aktywność w terenie, jak to pan zresztą zapowiada. Tak, no tu mówię, no ta uprzejmość i to zdecydowanie, ono musi zostać wypełnione treściami, a te treści wydają się być dosyć proste, ale z życia wiemy, że to, co jest proste, to wcale nie jest takie łatwe. W takim razie czekamy na uprzejmych strażników miejskich.